Niecodzienne sceny w pytaniu na śniadanie. Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz zaliczyli kolejną wpadkę. Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz nie mogli zaliczyć swojego debiutu w pytaniu na śniadanie do szczególnie udanych. Po pierwszym odcinku z udziałem pary prowadzących w sieci pojawiło się mnóstwo głosów krytyki. Niestety, w jednym z najnowszych wydań popularnego cyklu także doszło do niecodziennych scen. Pytanie na śniadanie z zespołem nowych prowadzących. Pytanie na śniadanie przeszło w ostatnim czasie radykalną metamorfozę. Nowy zarząd TVP podjął serię zaskakujących decyzji, w efekcie których z popularnym porannym pasmem telewizyjnej Dwójki pożegnali się niemal wszyscy dotychczasowi prowadzący. Z flagowego cyklu Telewizji Polskiej zniknęła m.in. Ida Nowakowska, Małgorzata Obczowska, Katarzyna Cichopek, Izabella Krzan, a także Maciej Kurzajewski i Tomasz Wolny. Miejsce dawnych prezenterów zajęły jednak kolejne gwiazdy. Najwięcej emocji wzbudził nieoczekiwany powrót Katarzyny Dowbor, która z Woronicza kilka lat temu rozstała się w niezbyt przyjaznej atmosferze. Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz nie wystrzegli się wpadki. Debiut Katarzyny Dowbor, która w porannym paśmie wystąpiła u boku Filipa Antonowicza, nie należał jednak do najbardziej udanych. Wszystko dlatego, że nowi prowadzący nie uniknęli kilku zaskakujących wpadek. W związku z tym w sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy na temat duetu gospodarzy Pęś. Ta para to porażka. Kompletnie nie pasują do śniadaniowej ekipy i do siebie zresztą też. Filip, nieenergiczny, nieobecny, znudzony poruszanymi w programie tematami, niewspółpracujący z Kasią i jak na osobę pracującą w radiu ma nieprzyjemny w odbiorze, zbyt krzykliwy, nachalny głos. Chce być taki mega nowoczesny i cool wobec młodzieży, a efekt jest zupełnie odwrotny. Widać, że Kasia nie czuje się swobodnie i dobrze w tej parze, pisał jeden z internautów. Niecodzienna pomyłka w pytaniu na śniadanie. Na tym jednak nie koniec. W jednym z najnowszych odcinków programu także doszło do dość niecodziennej sceny. Choć tym razem gafy wystrzegła się Katarzyna Dowbor, zabawny nietakt popełnił jej ekranowy partner, który przekręcił nazwisko gościa obecnego w studiu Pęś. Maciej Pleja, zapowiedział Filip Antonowicz męża Agnieszki Kaczorowskiej. Maciej Pela natychmiast poprawił gospodarza, ale cóż, niesmak pozostał. Prowadzący wytłumaczył, że pomyłka była wynikiem stresu i jakby nigdy nic, przeszedł do dalszej części spotkania. Widzowie jednak nie mogli przejść obok tego obojętnie, fragment pytania na śniadanie szybko jednak trafił do internetu i stał się prawdziwym hitem.